samorządowym, ale również w szczeblu krajowym odpowiedzialność polityczna, odpowiedzialność urzędników jest minimalna, bym powiedział wręcz zerowa. Nie może dochodzić do sytuacji, że nikt nie odpowiada za swoje błędy, że urzędnik niszczy firmę i tak naprawdę mu się nic nie dzieje. Taki urzędnik powinien podnieść odpowiedzialność zawodową, a polityk powinien ponieść odpowiedzialność polityczną, a dla mnie to jest krótko. Dla takiej osoby, która do której są na przykład w stosunku do której postawione pewne wątpliwości, a nawet zarzuty, to jest krótko, śmierć polityczna. Taka osoba już nie ma prawa później bytu, a nie jest dalej hołbiona, a być może wraca po kilku latach, albo jest przesłana na inne stanowiska. Uważam, że politycy powinni być, jeżeli chodzi już o samorząd, wybierani w wyborach jednomandatowych. Jako wybory powinny być jednomandatowe. Oczywiście to nie jest korzystne dla dużych partii politycznych. Co do ograniczenia emisji CO, odpowiedź mi nie, a proszę Państwa, w skrócie Wam powiem, nawet ostatnio czytałem na ten temat artykuł, mówi się dużo też o pyłach, o dwutlenku węgla. Tak naprawdę pyły mamy tutaj duży zakład też przemysłowy. Czy myślicie Państwo, że te firmy, zakłady przemysłowe powodują pyły? Nie, dużo zanieczyszczeń powoduje chociażby transport komunikacyjny i o wiele większy niż przemysł. Dlatego odpowiedź nie, co to w skrócie na koniec. Proszę Państwa, to nie jest tak, że nie wszystko nam się udało, ale nie wszystko zostało mądrze zrobione. I należy dzisiaj zrobić, nie tylko pomyśleć o tym, co chcemy zrobić, ale zrobić bilans. Co jest plusem, co jest minusem. Chociażby wspomniane autostrady, wspomniane drogi. Możemy dalej iść tym tropem i przeznaczyć dalej środki na infrastrukturę, a może warto już zrobić podsumowanie, gdzie tą infrastrukturę wybudowaliśmy. Dlaczego przy tej infrastrukturze nie powstają na przykład duże strefy ekonomiczne, duże firmy. Wykorzystajmy to, bo to jest w konsekwencji praca. I dla Polski Razem praca jest priorytetem. Jeżeli nie będzie pracy, jeżeli nie będzie rozwoju tu na miejscu polskich przedsiębiorstw, to nie będzie osób tutaj mieszkających, to nie będzie osób tu pracujących, to nie będzie rozwoju polskiej rodziny i w tym momencie nie będzie narodu. Będziemy swoją liczebność w Polsce zmniejszać, a nie daj Boże, większość Polaków będzie mieszkała poza swoim rodzimym krajem. Jako Polska Razem jesteśmy temu przeciwni. Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Unia Europejska ufundowała elektrowni Bełchatów urządzenia do wychwytywania CO2. Te urządzenia nie działają, dlatego że żeby one mogły działać, to potrzeba 1/3 produkowanej energii w tej elektrowni na uruchomienie tych urządzeń. Więc to pokazuje absurd również wychwytywania tych CO2. Jeżeli Chiny, Indie, Stany Zjednoczone nie realizują polityki ograniczenia CO2, to realizowanie takiej polityki w Unii Europejskiej jest absurdem. To jest po prostu zanik ekonomicznego instynktu samozachowawczego. To pierwsza rzecz. Kwestia, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Ukrainy. No, ja chcę powiedzieć, że my nie możemy być za Niemcami, dlatego że jeżeli chodzi o stronę Rosji, to my jesteśmy przed Niemcami, a nie za Niemcami. I to jest podstawowa przesłanka geopolityczna. Trzeba mieć pełną świadomość, jeżeli Ukraina zostanie zdominowana przez Rosję, to jest faktycznie w wymiarze geopolitycznym odbudowa Związku Sowieckiego. A co to oznacza? To tyle, że za 20 czy za 30 lat będziemy mieli 17 września po prostu. I to trzeba mieć pełną świadomość tego faktu. To następuje, zdominowanie Ukrainy przez Rosję oznacza zmianę sytuacji geopolitycznej w Europie. I trzeba mieć świadomość konsekwencji tego faktu. I czy nam się to podoba, czy się nam nie podoba, że tak powiem, Rosja na Ukrainie się nie zatrzyma po prostu. Być może, że będzie dłuższa przerwa na ten temat, ale że tak powiem, taka jest natura Rosji. Co do zasadniczych naszych przesłanek, jeżeli chodzi o kwestię polityki europejskiej, to jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest kwestia obrony cywilizacji chrześcijańskiej. To jest przeciwstawienie się tym wszystkim dewiacjom, które próbują zniszczyć naszą cywilizację, zwłaszcza rodzinę, kwestię wychowania, kwestię wartości chrześcijańskich. To jest kwestia budowania opinii chrześcijańskiej w Europie. To jest również kwestia solidarności środkowoeuropejskiej, dlatego że nas w Unii Europejskiej, to kraje środkowoeuropejskie mają swoje specyficzne interesy, odrębne od Niemiec, Francji, również odrębne od Rosji. Sprawą zasadniczą to jest przede wszystkim przeciwstawienie się narastającemu federalizmowi w Unii Europejskiej.
bo to nie jest tak, że jak będzie większa federacja, to my będziemy mieli jakieś udziały. Nie, w Unii są równi i równiejsi. A ja nie chcę, żebyśmy byli tymi mniej równymi. Tak jak we Francji w sprawie traktatu konstytucyjnego ludność się opowiedziała przeciwko, to sprawa była zamknięta. A gdy w sprawie traktatu lizbońskiego Irlandczycy opowiedzieli się przeciwko traktatowi lizbońskiemu, to byli zmuszeni do przeprowadzenia drugi raz traktatu lizbońskiego. Nie miejmy złudzeń, że w Unii Europejskiej wszystkie państwa są, że tak powiem, równe. I trzeba z tego wyciągnąć po prostu wnioski. To znaczy, że nie powinniśmy iść w głównym nurcie, tak jak to robi Donald Tusk, bo i pójście w głównym nurcie to jest dryfowanie. To jest w gruncie rzeczy rezygnacja z obrony polskich interesów, czego dowód klasyczny dał, podpisując pakt klimatyczny, który jest kamieniem u szyi naszej gospodarki. Dziękuję. Ja może zacznę od końca, od tematów, które mam najmniej do powiedzenia, a mianowicie emisja dwutlenku węgla. Wydaje mi się jednak, że to nie jest nic, co mogłoby sprawiać, że nasze miasta będą miały nadany przydomek sanatoria, więc tak czy inaczej jest to w pewien sposób szkodliwy oddźwięk na środowisko i na społeczeństwo. Oczywiście kwestia likwidacji tutaj tego dwutlenku węgla musi brać pod uwagę wszelkie aspekty i potrzeby i możliwości naszej gospodarki. A konkretnie czy pan wie, ile jest emisji dwutlenku węgla za sprawą człowieka w ogóle na świecie? Proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć. Czy pana, jak powiem mniej niż procent, to bardzo przesadę. Do myślenia daje mi na przykład... Teraz proszę wyliczyć sobie z tego nawet 20%. To co Unia Europejska proponuje ograniczenia. To jest ile pan uważa? Dużo większą, jeśli erupcja wulkanu nastąpi, to dużo więcej do atmosfery uwolni się dwutlenku węgla niż poza tym cały rok przepraszam. Ja życzę, że bardzo chętnie po spotkaniu spotkam się z panami, tak żebyście mogli powiedzieć mi to, co o tym wiecie. Jasne. Także z przyjemnością. Natomiast wracając do tego tematu, dużo do myślenia daje mi projekt władz Krakowa, które przewidują, czy przewidywały, żeby w ogóle zakazać w mieście palenia węglem. Tak? Z czegoś to musi wynikać, nie jest to jakiś dziwny tylko i wyłącznie pomysł. Jeśli chodzi o odpowiedzialność za złe decyzje, za marnowanie pieniędzy, oczywiście ona musi być, to wiemy wszyscy. I ona powinna dotyczyć też polityków. Natomiast na pewno nie tutaj leży pies pogrzebany, że politycy nie powinni być wybierani, powinni być wybierani tacy, a nie inni. To jest bezsprzeczne, to jest bez żadnej wątpliwości. Tylko to, co pan powiedział, te organy, które powinny to egzekwować, czyli sądy, prokuratura, tutaj musi rzeczywiście się sporo zmienić, żeby, ale myślę, to też jest kwestia też jakiejś tam zmiany mentalnościowej pokoleniowej, żeby to w jakiś sposób zaczęło funkcjonować. Zresztą pamiętajmy o tym, proszę państwa, i oddajmy Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Łatwo się mówi o tym, że oni kradną, tak, te pieniądze zabierają, ale jednak pamiętajmy, że wśród nas też są ludzie, którzy nie są kryształowi i też próbujemy czasami obejść różne rzeczy. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to rozmawialiśmy z panem już chwilę w Żułominie, także pański pogląd jest mi znany, że rzeczywiście Polska nie powinna się tak angażować, no ale Polska w pewien sposób musi się angażować, bo faktycznie ona jest przed Niemcami, a nie za Niemcami. Zresztą ten pierwszy krok my już zrobiliśmy. My byliśmy przecież inicjatorem tych wszystkich działań i teraz czekamy na to, żeby Europa solidarnie nas poparła. I to jest też kwestia tej budowania tych partnerstw, wchodzenia w sojusze, jednak zmierzania do tej może nie pełnej federalizacji, ale jednak unifikacji pewnych rzeczy w ramach Unii Europejskiej. Tak, chciałbym państwu podziękować wszystkim za te spotkania, ale również za 10 lat w Unii Europejskiej, bo rzeczywiście jestem przekonany, że był to dla nas dobry czas. Jestem przekonany, że następna kadencja będzie jeszcze lepsza, że przyniesie znacznie więcej dla Polski i ponawiam swój apel, który już wyraziłem. Bardzo proszę o udział w wyborach, wybranie swojego kandydata, któremu najbardziej ufacie i którego program najbardziej wam odpowiada. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Jeśli chodzi o politykę Ukrainy, to moim zdaniem ta polityka powinna przede wszystkim być ostrożna, tak? Na tyle ostrożna, żeby nie naruszać interesów nas, Polaków i Polski przede wszystkim. Jeśli ja słyszę, że Rosja może nas najechać, no rzeczywiście, Rosja może wywołać wojnę wszędzie i z każdym, rzeczywiście tak. Tylko weźmy pod uwagę, 68 miliardów dolarów wydają na zbrojenia. Stany Zjednoczone, które są naszym gwarantem w Unii Europejskiej, w NATO,
ponad 500, tak? A było nawet 600. Największa druga armia po Stanach Zjednoczonych w NATO, kojarzy pan? Bo pan dobrze tak cyfry zna, kojarzy pan? Nie, Chiny, no chyba pan żartuje. NATO. Turcja, właśnie. Mamy Turcję. Turcja z prawej strony. 10 tysięcy żołnierzy w Finlandii. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Finlandii. Nie wspomnę o bazach w Europie. Tak? Więc z tą wojną to bym poczekał. Ja wiem, że Donald Tusk powiedział, że 1 września może ci tam do szkoły nie pójdą. Tak? No dobra, trochę popłyną, no rzeczywiście. No. Jeśli chodzi, czy człowiek ma wpływ na środowisko. Jeśli oddycha, też ma wpływ na środowisko, tylko nie wziął pan jeszcze jednego podstawowego czynnika. Czynnikiem jest to, że my żyjemy, my konsumujemy, my produkujemy. To wszystko, co tu powstało, to jest dziełem człowieka. Ten kombinat, który tam stoi. Jesteśmy nie bezpośrednio, ale pośrednio jesteśmy emitentami, tak? Proszę pana, ja mówię o całym udziale. Wie pan co, jak byłem na seminarium w Parlamencie Europejskim, usłyszałem taką ideologię, że całość CO2 w Unii Europejskiej to jest około 14%. Unia Europejska na świecie produkuje 14%, tak? Ja sądzę, że jakbyśmy sobie tym węglem palili albo swobodnie oddychali, to byśmy mieli nieznacznie, bo najwięcej emisji CO2 produkują kraje, które są bardzo mocno uprzemysłowione. A my jesteśmy słabo uprzemysłowieni, no oszukujmy się. Co do tych, że ci sędziowie i tam, że rozkradają, tak? Ja panu powiem jedno. Mecenas de Vignon kiedyś powiedział, że prawnicy nie potrafią czytać kodeksu karnego. Wiecie dlaczego? Bo to się zaczyna zawsze tak. Kto? I przede wszystkim trzeba powiedzieć, kto? Syn Tuska na przykład, Amber Gold? Czy zwykły człowiek, tak? Kto? Po co się zatrudnia syna Tuska w takim przedsiębiorstwie? Nie w firmie, bo firma to jest częściowa przedsiębiorstwa, jakby panowie nie wiedzieli. Po co? Po to, żeby zapewnić sobie pewną ochronę przede wszystkim. Na tym polega ten wydźwięk. I zobaczcie, Amber Gold oszukał 10 tysięcy osób. 670 milionów złotych, tak? Wiecie, ile syndyk odzyskał? Oglądaliście wczoraj fakty czy wiadomości? 32 miliony. Dziękuję bardzo. Ale syn Tuska nie pracował w Amber Gold. Proszę bardzo, proszę nie przeszkadzać. Proszę, ostatni głos. Odnośnie emisji CO2, tutaj już pan powiedział, jaka to jest wielkość, to jest prawda. Są teorie naukowe i obserwacje, które przewidują, że być może znajdujemy się właśnie w przededniu powrotu epoki lodowcowej, a nie ociepleniem, nie mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. A w międzyczasie Al Gore zdążył już dostać Nagrodę Nobla za to, że walczy właśnie z tym ociepleniem klimatu. To jest po prostu absurd, o czym już wcześniej mówiłem. Odnośnie naszej aktywności na Ukrainie, to oceniając tutaj zachowanie tak przedstawicieli rządu, jak i opozycji, mam wrażenie, że doszło do jakiegoś zbiorowego zaślepienia. Dlatego, że chcąc odgrywać aktywną politykę, zwłaszcza tutaj u swoich granic, biorąc pod uwagę to, że przez 20 lat ma się zaniechania takie, że armię można zmieścić na jednym stadionie, to ja się pytam, jakie instrumenty ma Polska, żeby móc sobie w ten sposób postępować. Zwłaszcza, że jeszcze nie należy tracić z pola widzenia tego, pod jakimi hasłami, pod jakimi sztandarami dokonywała się ta akcja na Majdanie. Zresztą kabaretowo wygląda ta sytuacja, kiedy tutaj nasz rząd próbował jakąś inicjatywę przejawiać, po czym, kiedy widział, że sytuacja troszeczkę wymyka się spod kontroli, zdjęty strachem jeździ po świecie i próbuje ściągać tutaj obce armie na nasze terytorium. Odnośnie tutaj pańskiego pytania w sprawie sądownictwa, korupcji, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ręka rękę myje. A jeżeli któryś kolega z wędrowymi nićmi sobie poszyje jakąś sprawę, no to po prostu przesuwa się go na mniej znaczące, widoczne stanowisko, odbywa tam kilkuletnią kwarantannę, po czym wraca na różne prominentne stanowiska. Nie będę w tej chwili mówił nazwisk, każdy z nas mógłby je przytoczyć. Kończąc, chciałbym zachęcić do śledzenia i zapoznania się z działalnością Ruchu Narodowego, który jest dyskryminowany w mediach, który jest oczerniany,
na którego temat różne pomówienia są szerzone, co nie jest prawdą. Chciałbym Państwa zachęcić, może na tym etapie nie do głosowania, chociaż bardzo by było miło i chciałbym, żebyście Państwo zagłosowali, ale przede wszystkim chciałbym zaapelować, żebyście Państwo zechcieli się obiektywnie zapoznać z naszą działalnością. Dziękuję. Szanowni Państwo, wiem, że tu jeszcze kolega chciał pytać, ale muszę być konsekwentny, bo umówiłem się z Panami, że to nasze spotkanie będzie trwało 1,5 godziny maksymalnie, a już trwa 2. Także Pan mi wybaczy, czy to jest jakaś taka... Bardzo ważne. To proszę, króciutko. Chciałbym tutaj Panu przekazać, wczoraj byliśmy na Radzie Sejmiku Wojewódzkiego, Województwa Mazowieckiego i to jest projekt stanowiska komisji. Chciałbym, żeby Pan zerknęli na to. A czy mam odnieśli pytanie? Się, odnieśli się do tej ustawy, bo jeśli pójdą do Europarlamentu, będą musieli o nas walczyć. To ja mam dla Pana propozycję. Oni będą musieli o nas walczyć i wiedzieć o tym, że jakie są problemy nasze, że ograniczać będzie nas takie prawo, żeby po prostu walczyli o te prawo w tej Unii Europejskiej, okay, które będzie dla nas korzystne. Nie tak jak teraz jest taka wolna amerykanka, że stawia nam się to pod domami. Ja walczę o to, chodzimy po prostu. Dobrze, rozumiem, że Panie Draghi, tak? Tak. Do marszałka województwa, który ci nie przyjeżdża. Pan marszałek zajął takie stanowisko, powiedział w mojej osobie, że ja biję kapitał polityczny. To, że bronię swojej rodziny. Proszę, nie ma, dlatego dzisiaj tu dzwoniłem. No Państwo, dlatego jesteśmy. Ja bym chciał, to jest moja propozycja. Żeby Pan wzięli to do siebie. Rozumiem. Propozycja jest następująca. Za chwileczkę to spotkanie się zakończy. Bardzo bym prosił Panów kandydatów, żeby jeszcze zostali 5-10 minut i żeby odbyli rozmowę, ci, którzy mogą jeszcze zostać, bo wiem, że niektórzy się śpieszą, żeby odbyli rozmowę już bezpośrednio z Panem, żebyśmy tego spotkania nie przeciągali, ponieważ to jest jeden dokument, zanim każdy to przeczyta, to będzie trwało jeszcze pół godziny. Szanowni Państwo, w imieniu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej dziękuję kandydatom, proszę o pomoc, jakieś podziękowania. Chciałem powiedzieć, że dla mnie sam fakt, że się spotkaliśmy, ma to swój cel i swoją wartość. Jednym z głównych problemów jest to, że my w ogóle nie potrafimy między sobą rozmawiać. Że z reguły jak się wypowiadamy, to tak naprawdę mówimy do siebie, a nie mówimy do kolegi, partnera czy do konkurenta politycznego. Warto mówić i być słuchanym i warto również samemu mieć taką możliwość, żeby wysłuchać innych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Panu z SLD, dziękuję Panu z Polski Razem, dziękuję PiS-owi, dziękuję Platformie, dziękuję Solidarnej Polsce i w takim razie, ponieważ Pan Tomasz powiedział, że Ruch Narodowy jest niedowartościowany, to powiem tak, 2 razy dziękuję Ruchowi Narodowemu. Dziękuję.